Potężny radar wykrył samolot, który zawrócił ku Malezji, poleciał na północny zachód ku cieśninie Malakka, a potem znikł z ekranów na północ od Sumatry. To wstrząsające odkrycie. Kiedy znikł z cywilnego radaru, nie rozbił się. Leciał dalej. Skoro samolot zawrócił bez powiadamiania kontroli lotów, wszystko było możliwe. To mógł być atak terrorystyczny, celowe działanie członka załogi lub poważna awaria systemów elektronicznych. Kolejna wskazówka nadchodzi z kosmosu. Mimo że MH370 znikł z radaru, wciąż komunikował się z satelitą Inmarsat nad Oceanem Indyjskim. Sygnały są wysyłane co godzinę. Zmiana ich częstotliwości pozwala ustalić kierunek lotu i ujawnia coś zaskakującego. Po locie na północny zachód MH370 zmienił kurs na południowy i leciał jeszcze 6 godzin. Na podstawie czasu przebiegu sygnału śledczy ustalają odległość samolotu od satelity. Te linie są zwane łukami. Dzięki znajomości poziomu paliwa oraz prędkości przelotowej śledczy mogą zrekonstruować różne trasy, którymi samolot przecinał te łuki. Ostatni, siódmy łuk, znajduje się daleko nad Oceanem Indyjskim. Za tym punktem sygnały do satelity milkną. Te dane były zastanawiające, zwłaszcza że pozycję samolotu ustalono na podstawie danych służących do czegoś innego. To na razie największy przełom. Poszukiwania przenoszą się 5000 km na południe od ostatniego kontaktu radarowego na obszar jurysdykcji rządu Australii i śledczego Petera Foleya. Dane z Inmarsatu na temat pozycji samolotu były niezwykłe. Niewielu ludzi wie, że były też kluczowe dla organizacji poszukiwań zaginionej maszyny. Zaczęto szukać tutaj, w pasie oceanu, 1200 km wzdłuż siódmego łuku. Szacowano, że samolot może leżeć do 200 km po obu stronach. To maksymalny zasięg Boeinga 777 w locie szybowcowym. Siódmy łuk znajduje się ponad 2500 km od najbliższego lądu. Australijskie statki dopłyną tam dopiero po dwóch dniach. Przez miejsce, gdzie znikł MH370, przetoczyły się dwa potężne sztormy, utrudniając poszukiwania. Wraku i ewentualnych rozbitków szukają 22 samoloty i 19 jednostek pływających. Kiedy samolot rozbija się w morzu, można zakładać, że na powierzchni zostanie plama paliwa oraz różne unoszące się na wodzie elementy. Zwykle tego typu części znajdowane są jako pierwsze, ale gwarancji nie ma.